Dzień dobry drodzy słuchacze, z tej strony Żaneta Łukaszewicz-Karaś. Mamy lato w pełni, może właśnie jesteście na wymarzonym urlopie, a może tak jak ja pracujecie. Dlatego, aby umilić Wam ten czas, przygotowaliśmy kolejny odcinek podcastu Warto posłuchać, czyli rozmowy na sielskim tonem. Łapcie kawę, herbatę, sok czy wodę i słuchajcie, bo dziś naprawdę warto. Pewnie zastanawiacie się właśnie, co takiego interesującego będzie tematem dzisiejszego odcinka i jaki gość zawita dziś w Waszych słuchawkach albo w głośnikach. Podpowiem, że tym razem jest to ktoś bardzo bliski gminie Nasielsk. Moim i jednocześnie Waszym gościem jest dziś burmistrz Nasielska, pan Radosław Kasiak. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wczoraj minęło 100 dni, od kiedy objął Pan stanowisko burmistrza Nasielska. Jak w kilku słowach mógłby Pan podsumować ten czas? Szanowni Państwo, to bez wątpienia bardzo dynamiczny okres w moim życiu. Można powiedzieć, że to pędzące pendolino, pociąg, którego zacząłem prowadzić od 7 maja. Wiele spraw, decyzji, którymi się zajmuję codziennie, jest ich bardzo dużo. To praca oczywiście moja, ale i moich urzędników. Nie zawsze te prace widać, Szanowni Państwo, od razu, lecz aby pewne zadania zostały wykonane, no musi się odbyć pewien proces. Krótko mówiąc, od organizacji do realizacji. Dlatego, Szanowni Państwo, pracuję sumiennie, spotykam się z mieszkańcami czy innymi podmiotami, gdzie waży się interes naszej gminy. Szukam również dofinansowań, tak aby nasz budżet wesprzeć środkami zewnętrznymi. Tych wyzwań jest naprawdę bardzo dużo, ale ze swej strony obiecuję rzetelność i zaangażowanie. W tym miejscu chciałbym również przypomnieć tak naprawdę to, co udało już się w tym, można powiedzieć, jeszcze dosyć krótkim czasie zrealizować, a mianowicie uruchomić bezpłatne przewozy dla seniorów, dla posiadaczy nasielskiej karty seniora oraz wyprawkę dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Nasielsk. To, jak się okazuje, bardzo dobra decyzja, ponieważ wiele osób zwraca się z podziękowaniem za uruchomienie tych bezpłatnych przewozów, jak również uruchomienie tej wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców naszej gminy. Dlatego każda inicjatywa, która będzie spotykała się z akceptacją naszych mieszkańców, na pewno będzie wdrażana i będzie dla nas motywacją do dalszego działania na rzecz naszych mieszkańców. Dobrze, a porozmawiajmy chwileczkę o inwestycjach, bo to jest z pewnością kluczowa sprawa dla mieszkańców gminy Nasielsk. Ścieżka rowerowa, remonty dróg. Co jeszcze jest w planach burmistrza na najbliższe miesiące? Inwestycji, które zamierzamy zrealizować w obecnej kadencji, jest bardzo dużo. Bez wątpienia, Szanowni Państwo, z tych informacji, które do mnie docierają, które obserwuję już na przestrzeni ostatnich lat, ale i w ostatnich dniach czy tygodniach, spotykając się z mieszkańcami, można stwierdzić, że w większości mieszkańcy oczekują tak naprawdę remontów dróg, ponieważ są to bardzo ważne kwestie, którymi każdy mieszkaniec w mniejszym lub większym stopniu się spotyka. Obecnie, Szanowni Państwo, dokonaliśmy już, można powiedzieć, realizacji inwestycji w Nasielsku w zakresie przebudowy dwóch ulic, to jest Kazimierza Wielkiego oraz Druchny Rostkowskiej w Nasielsku. Zrealizowaliśmy również już ścieżkę rowerową. Jest to, uważam, inwestycja, która przede wszystkim cieszy nie tylko mnie, ale również mieszkańców. W końcu będziemy mieli, Szanowni Państwo, bezpieczną trasę o długości ponad 4 km. Dopinamy jednocześnie w tej chwili szczegóły z wykonaniem oświetlenia tej ścieżki, ale to nie wszystko, ponieważ planuję oczywiście rozbudowę tej ścieżki, tak aby połączyć ją z gminą Winnica. Jest również wypracowana już koncepcja ścieżki rowerowej, Szanowni Państwo, z Nasielska do Borkowa. Co prawda jest to temat, który jest przed nami, jest to temat bardzo duży, ale prowadzę cały czas rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą drogi nr 571 właśnie z Nasielska do Borkowa. Jestem przekonany, że w tej kadencji tą inwestycję doprowadzimy tak naprawdę do realizacji. Ogłoszony mamy obecnie, Szanowni Państwo, również przetarg na przebudowę skweru przy kinie. Jest to, można powiedzieć, pierwszy etap bardzo dużego zadania, który będzie polegał również na rozbudowie i przebudowie naszego Nasielskiego Ośrodka Kultury. Niemniej jednak ta inwestycja drugiego etapu będzie możliwa, Szanowni Państwo, po pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych. Jest to bardzo duży koszt, który nasz samorząd bez wsparcia zewnętrznego nie będzie pewnie mógł samodzielnie ponieść. Jest to bardzo ważne miejsce w centrum Nasielska, dlatego też chcę, aby wyglądało ono estetycznie.
W ostatnich dniach, Szanowni Państwo, odbył się również odbiór techniczny naszej przychodni w Nasielsku przy ulicy Sportowej. Po realizacji tego zadania przychodnia zyskała wiele nowych gabinetów. W tej chwili tak naprawdę trwa wyposażanie i przygotowanie ich dla użytkowania przez naszych mieszkańców. Na tę inwestycję pozyskaliśmy 4 miliony złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jestem przekonany, że ta inwestycja również będzie cieszyła się tutaj pozytywną akceptacją ze strony mieszkańców. W roku obecnym, Szanowni Państwo, jesteśmy już w trakcie realizacji również dużego zadania w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Jest to inwestycja, na którą gmina pozyskała prawie 2 miliony 700 tysięcy z Ministerstwa Sportu w ramach programu Olimpia. Jestem przekonany, że po wykonaniu tej inwestycji również warunki korzystania przez dzieci, młodzież, ale i mieszkańców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku się poprawią. Jesteśmy, Szanowni Państwo, również w trakcie procedury przetargowej na wykonanie kolejnego boiska wielofunkcyjnego przy jednej z naszych szkół na terenie gminy Nasielsk, mianowicie w Dębinkach. Złożyliśmy również wniosek na przebudowę stadionu w Nasielsku oraz budowę budynku dla sportów siłowych. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że te wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie i w przyszłym roku będziemy mogli planować i rozpoczynać ich realizację. Jesteśmy także, Szanowni Państwo, na etapie oceny wniosków dwóch kolejnych, które złożyliśmy na modernizację nawierzchni na istniejącym orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz złożyliśmy wniosek na budowę kolejnego, nowego kompleksu Orlik, który planuję wybudować na terenie stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej, tak aby ten teren kompleksowo miał charakter sportowo-rekreacyjny i żeby cieszył naszych mieszkańców. Bez wątpienia, Szanowni Państwo, ważną sprawą, bardzo ważną inwestycją dla naszych mieszkańców jest również przebudowa ulicy Ogrodowej w Nasielsku. Czekamy cały czas na rozstrzygnięcie tego odwołania przez pana wojewodę. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach to nastąpi i że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Jak słychać, inwestycji mamy bardzo dużo w planach, ale nie możemy zapomnieć również o wydarzeniach, które cieszą się dużą popularnością wśród nasielskiej społeczności. Nowością dla wszystkich była strefa kibica, podczas której nie brakło emocji i zabawy. Cyklicznie z inicjatywy mieszkanki gminy Nasielsk odbywała się wyprzedaż garażowa, gdzie można upolować skarby z drugiej ręki, naprawdę fajne rzeczy. Niedawno obchodziliśmy też uroczystości o charakterze patriotycznym. Czy pan burmistrz mógłby zdradzić, jakie jeszcze wydarzenia planowane są z myślą o mieszkańcach naszej gminy? Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, obserwując ostatnie wydarzenia, o których przed chwilą wspomnieliśmy, nie sposób zauważyć, że takiej integracji nam brakowało. Dlatego też ze swoimi tutaj współpracownikami z Wydziału Organizacji i Promocji oraz Nasielskiego Ośrodka Kultury będziemy cały czas intensywnie pracować dla poszerzenia oferty kulturalnej dla Państwa. W pełni taka oferta kulturalna, o której myślę, pojawi się z całą pewnością w przyszłym roku i na pewno, Szanowni Państwo, dołożę wszelkich starań, aby wróciły do nas Dni Nasielska, takie jak były realizowane przed kilkoma laty. Natomiast teraz chcemy zrobić imprezę na zakończenie wakacji, która uważam, że jest też potrzebna i będzie doskonała okazja do spotkania się razem oraz poopowiadania, jak minął nam ten czas troszeczkę swobodniejszy, gdzie mieliśmy więcej czasu, żeby spotkać się i przede wszystkim pobyć w gronie swoich najbliższych, w gronie rodziny. A już w najbliższą sobotę, 17 sierpnia, uroczystości w Borkowie, a po nich, jak zawsze, fantastyczna inscenizacja potyczki polsko-bolszewickiej. Chciałbym, aby pojawiły się również, Szanowni Państwo, wieczorki taneczne, bo widzę, obserwuję, że w innych gminach bardzo ładnie to funkcjonuje. Nie zapomnijmy również, Szanowni Państwo, że w grudniu odbędzie się jeszcze Jarmark Bożonarodzeniowy, a w listopadzie uroczystości związane z kolejną rocznicą nadania praw miejskich dla Nasielska, jak również uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. A być może jeszcze czymś zaskoczymy mieszkańców. Pracujemy również w tej kwestii cały czas, dokładamy wszelkich starań, Szanowni Państwo, aby ta oferta kulturalna była coraz bardziej bogatsza, coraz bardziej ciekawa i atrakcyjna dla Państwa. Mówi się, że marzenie to cel z odroczonym terminem realizacji. Czy wobec tego, jako burmistrz, ma Pan jakiś dodatkowy cel na rzecz naszej gminy, na przykład taki, którego realizacja na ten moment wymaga bardzo dużo zaangażowania i czasu, ale w przyszłości jest możliwa do wykonania?
Tak, oczywiście, Szanowni Państwo. Dla mnie tak naprawdę i nie tylko dla mnie, ale uważam, że dla większości naszych mieszkańców taką jedną bardzo dużą inwestycją, którą na pewno nie będziemy w stanie zrealizować bez środków zewnętrznych, a która jest nam wszystkim potrzebna, to oczywiście zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej wraz z terenem przy Kościelnym, tak, jak również rozbudowa Nasierskiego Ośrodka Kultury. Te inwestycje, tak jak już wcześniej wspomniałem, wymagają znacznych nakładów finansowych. Dlatego, Szanowni Państwo, obecnie prowadzę również rozmowy na różnych szczeblach, aby te środki zewnętrzne na to pozyskać. Mam wstępnie przygotowaną już jakąś tam koncepcję, natomiast oczywiście, jeżeli będzie to już tak konkretnie przygotowane, na pewno będę chciał z tym z Państwem się podzielić, tak abyśmy wszyscy mogli przekazać swoje uwagi, być może jakieś pomysły, jak ewentualnie ten teren przy Domu Pomocy Społecznej miałby wyglądać. Z całą pewnością będę chciał, żeby on pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjno-oświatową i uważam, że w połączeniu z terenem, którego obecnie właścicielem jest parafia Świętego Wojciecha w Nasielsku, będziemy mogli stworzyć dla nas, dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, wspaniałą ofertę spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. To teraz pytanie z zupełnie innej beczki. Kajaki na Wkrze, czy może spacer po skwerze Jana Pawła II w Nasielsku? Mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć naszym słuchaczom, które miejsca w gminie Nasielsk należą do Pana ulubionych? Każda możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie najbliższym uważam, że jest czymś wyjątkowym i powinniśmy o to dbać i starać się jak najwięcej czasu swoim najbliższym poświęcać. Ja ze swojej strony oczywiście, jak dysponuję troszeczkę większą ilością swobody, no to na pewno zdecydowanie polecam kajaki na Wkrze. Jednak wiadomo, że tego czasu wolnego zbyt dużo nie ma, natomiast częściej zdecydowanie, Szanowni Państwo, mam możliwość i okazję spędzić chwilę czasu spacerując z rodziną po naszym skwerze Jana Pawła II. Cieszę się, Szanowni Państwo, z tych spotkań z mieszkańcami na terenie skweru podczas różnych wydarzeń gminnych, ponieważ to również doskonała okazja, aby wspólnie porozmawiać, a przede wszystkim posłuchać mieszkańców. Nasza gmina, Szanowni Państwo, jest piękna. A teraz to chyba zacznę więcej jeździć rowerem. W końcu jest infrastruktura do tego przygotowana, dlatego też zamierzam intensywnie z tego korzystać, do czego Państwa oczywiście też zachęcam. Tak, zachęcamy wszystkich, bo mamy ku temu okazję. I na koniec pytanie, które zadajemy każdemu z naszych gości. Proszę o dokończenie zdania. Do Nasielska, do gminy Nasielsk. Warto powracać, bo? Bo ludzie tworzą tą gminę, tym samym tworząc ją wyjątkową. Jestem naprawdę zbudowany, jestem rad postawą naszych mieszkańców, ich otwartością, życzliwością. Szanowni Państwo, docierają do mnie głosy wielu naszych mieszkańców, którzy doceniają to, co robimy, doceniają to, w jaki sposób zmieniamy nasz Nasielsk, naszą małą ojczyznę. I to tak naprawdę, Szanowni Państwo, jest bardzo budujące i daje naprawdę motywację do dalszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta. Jako burmistrz bardzo się z tego cieszę, że mam wyjątkowe miejsce do życia z bogatą historią i piękną, otaczającą przyrodą. Panie burmistrzu, w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. A Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za poświęcony czas i serdecznie zachęcam do odsłuchania także poprzednich odcinków podcastu. Słuchajcie, udostępniajcie, komentujcie i bądźcie z nami. Do usłyszenia.